through the fire. How did I survive? Your money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. Michał Ciche, MMA.pl, a ze mną jest Monisia Laskowska. Monia, teraz mogę przyznać, bo na Twitterze myślą, że kibicowałem Mariannie, ale wiesz, że kibicowałem tobie. Całym serduchem byłeś ze mną. Więc tak, no co mogę ci powiedzieć? Serducho pokazałaś, charakter, ale za mało ciosów. Jak ten mały czołg szłaś cały czas, a ona te długie ręce tak, i cię tak, trafiała. Tak, i nie trafiała i nie robiłam tych uników, bo powinnam wtedy zrobić unik i... Jak taki kickbokser, wiesz, wchodziłaś na gardzie cały czas do niej Tak mam już, nie, bo właśnie mówię, że dwóch braci jednak swoje robi, że dostajesz, idziesz dalej, dostajesz, parasz... A, to już sparingi na braciach były, tak? To od dziecka. To jest stare doświadczenia. Monia, w sumie plan był jaki? Obalić Mariannę? Bo to tak trochę wyglądało, że mało ciosów zadawałaś, ale jak dochodziło do zwarcia, to próbowałaś obalać. Wiesz co, no plan był taki, w stójce miałam plan. Maciek to mnie po prostu pewnie na treningu udusi. I w stójce był plan i był plan w parterze. Planu żadnego nie wykonałam. To taki jest wynik. Ale mało brakowało, bo kilka razy miałam ją w parterze. No łapała się siatki, to było też bardzo nie w porządku. Sędzia chyba raz tylko zauważył, przerwał walkę. Znaczy zabrał jej punkt. Ale było też. Ze cztery razy chyba złapała siatki, jeśli nie pięć, i po tym jej zabrał punkt. Tak, były ciosy w tył głowy też. No dużo było takich niefajnych zachowań i uderzeń, ale to też była jej pierwsza walka, także... No myślę, że większość to nie była z premedytacją. Powiem ci, że w walce z Nikitą było bardzo podobnie, też się łapała cały czas moje spódniczki, siatki i wszystkiego, co tylko możliwe. Bo to taka jest reakcja człowieka, który wchodzi. No ja mam trochę inaczej ze względu właśnie na tych braci, że jednak idę do przodu, nawet jak dostaję. Monia, co dalej, bo wiesz, rywalka tutaj, no zresztą widzimy gabaryty, bo jest obok nas, jest postawniejsza ode mnie, więc no chyba pasuje, jednego faceta. Pasuje jakąś rywalkę chyba twoich rozmiarów, bo już miałeś Nikitę, była mniej więcej twoich rozmiarów. Niekoniecznie, powiem ci, fajnie by było, jakbym mogła naprawić te swoje błędy i jednak zadośćuczynić moim trenerom, którzy też poświęcili, dali kawał serducha w przygotowaniach do mojej walki. Ja mogłaby być podobnych gabarytów przeciwniczka. No, oni na pewno będą chcieli, moi trenerzy, żeby była jednak mniejszych. Nie wiem. Zobaczymy. Monisia, powiedz mi, a tutaj akurat Marian, sprowokowałaś konfrontację w końcu po dłuższym czasie Gochy z Marianną. Gocha, mało tego, po koronacji przez Mariannę na królową oddała koronę i powiedziała, że chce o nią powalczyć. O koronę? Wiesz co, królowa zazwyczaj jest jedna, ale powiem ci, właśnie werdykt pokazał, że jednak serducho było ze mną, moich kochanych widzów i z tego no, chciałam bardzo podziękować, bo ogromne było wzruszenie, reakcja publiczności, jak zapadł werdykt sędziów. Wiadomo, jeśli umiejętności brakuje, jak w przypadku tych fightów, to można serduchem to nadrobić. No wiesz co, te umiejętności to nie było tak źle, nie? No dużo do poprawy, ale no, tak jak mówisz, mniej czołgu, a więcej. Więcej ciosów. Mniej wchodzenia w ten. No ale tak jakbyś już mówił o tej rywalce, to masz kogoś na oku, z kimś już chciała szczególnie? Kompletnie nie mam pojęcia. No, ty jesteś dość niekonfliktowa, ale w tych freak fightach odnajdujesz się idealnie, bo już dwie walki, dwa konflikty, więc wiesz co, coś się może urodzić. Wiesz co, ja uwielbiam, ja nie jestem konfliktowa, ale jak ktoś, wiesz jak to jest, zauważyłeś. Lubisz z kontrataku atakować. Jak ktoś mi naciśnie na odcisk, to nie jestem dłużna, nie? To wtedy pojadę, pocisnę i to tak... Wiesz, no my w Mediarumie zawsze wiedzieliśmy, że jesteś zadziora. Jestem zadziora i wiesz, że nawet do facetów potrafię skakać. Ja wiem, ale żeby nie było, bo nie, do mnie nigdy... Zawsze się kochamy. Do mnie nigdy nie było, ale widziałem nieraz. Monia, kiedy ty chcesz wrócić? Bo troszkę jesteś obita mimo wszystko. Ja właśnie nawet teraz bym wyszła do drugiej walki. To jest tak, ja i kondycyjnie jest okej. Jakieś turnieje może? Dwie walki wieczorem. A to by było ciekawe, bo... Ja już miałam przy poprzedniej walce też tak, nie, że walka się skończyła, a ja tym bardziej, że poprzednia walka to było TKO, gdzie mnie odepchnięto i po prostu miałam tyle energii, mówię, nie, no rozniosę zaraz wszystko. I teraz mam podobnie, że złapałam trochę tlenu i jest jeszcze okej. Okay. Jest bardzo okej. Okay. Monia, jak byś typowała walkę Lalunę z Marianną? Bo tutaj są plotki, że to może się już wydarzyć w marcu. Będzie, powiem,
będzie ogień. Uch. To wszystko będzie lecieć chyba dookoła, nie? Ja już widzę, ja już widzę są cepeliany. Tak, ja widzisz lalunę, nie będzie, wszystkie słowa padną, jakie są tylko możliwe. I nie wiem, czy dookoła nie trzeba będzie usuwać wszystkich sprzętów. Jury będą lecieć, bo ja widziałem, że do Marianny to też już kolejką stawia. Wiktoria Jaroniewska, sama Marianna wspomniała. O. Jest kilka dziewczyn tam jest chętnych. No i dziewczyny, walczcie, jest sposób. A no, widzę, że niby już po walce, ale jeszcze lekka zła krew została. Wiesz co, nie do końca, że zła krew, podałyśmy sobie ręce, no ale jest jeszcze wiele aspektów, które gdzieś tam mi się nie podobają, ale to nie jest moje życie, sama pracuję nad sobą. Dobrze, Monia, dziękuję i tak dziękuję. Mimo wszystko gratulacje, dzięki. Dziękuję. Made it through the fire, how did I survive? Your money, woman, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.